Gabriele, jesteśmy na uroczystej gali charytatywnej klubu Biznesmamy. Gala nazywa się Biznesmamy Pomagają. Przedstaw się naszym widzom, skąd przyjechałeś, jak się nazywasz, jaką firmę na co dzień prowadzisz oraz w jakiej branży działasz. Witam serdecznie. Na co dzień jestem doradcą ubezpieczeniowym, więc bardzo bliski jest temat również dzisiejszej gali, jako że nasza Małgosia jest osobą chorą na nowotwór, a ja na co dzień w mojej pracy zajmuję się pomaganiem, zabezpieczaniem właśnie na wypadek takich poważnych zachorowań. Czyli doradzam klientom, dbam o ich finanse, o ich ubezpieczenia, dbam o ich bezpieczeństwo, ich komfort. Proszę jeszcze przedstaw się naszym widzom z danych osobowych oczywiście oraz pod jaką nazwą działasz, pod nazwą firmy jakiej? Tak, Gabriela Plit, doradca ubezpieczeniowy. Nie mogło Ciebie nie zapytać, dlaczego zdecydowała się wstąpić do klubu Biznesmamy? Klub Biznesmamy to wspaniała inicjatywa. Paulina i Maria tworzą cudne miejsce. Jest to szansa na rozwój, wsparcie, nowe inicjatywy, wspaniałe wydarzenia, na którym dzisiaj również jesteśmy. Jest to niesamowita energia do działania. 27 cudownych, przedsiębiorczych kobiet, które się nawzajem wspierają. Głównie z tego powodu zdecydowałam się tutaj wstąpić. A Twoim zdaniem, dlaczego warto pomagać innym osobom, chociażby na przykładzie dzisiejszego wydarzenia, kiedy jednocześnie spotykają się same kobiety biznesu, które są w większości albo są mamami, albo na przykład przyszłymi mamami, ale jednak nie zapominają o niesieniu pomocy innym osobom, tak jak w dniu dzisiejszym mamy tutaj i licytacje, i liczne zbiórki na rzecz właśnie Gosi z Gdyni. Uważam, że trzeba dbać o innych i dzielić się tym dobrem. Jeżeli my jesteśmy w pełni sił, w pełni sprawni i możemy komuś dać tą pomoc, to róbmy to. A w social mediach, gdzie można Ciebie znaleźć? Na Facebooku Gabriela Plit, doradca ubezpieczeniowy. Zapraszam.